Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o moich doświadczeniach po ponad 300 dniach grania najnowszą postacią, Walterem. Jego atutem jest Łowi, suczka, która przemierza wraz z nim Konstant. Działa ona jak Chester, z tą różnicą, że jest nieśmiertelna, a po nakarmieniu jej 3 sztukami mięsa potwora, pełni dodatkowo funkcję bawoła. Jego gorszą stroną jest zmieniony system poczytalności, nie traci on sanity od wszelkich aur typu Dirklops ciemność, natomiast w momencie otrzymania obrażeń zabiera mu się wartość poczytalności równą obrażeniom, wymnożonemu przez 2. Dodatkowo ma on takie pierdółki jak opowiadanie opowieści przy ognisku wieczorami, by odnawiać sanity, mobilny namiot, szybsze przepiekanie jedzenia, brak poczucia mody, przez co ubrania nie odnawiają mu poczytalności i oczywiście uczulenie na pszczoły zwiększające ich obrażenia o 10 punktów, nie negowanych przez pancerz. Jestem całkiem zadowolony z bazy, jest ona w sumie bardzo podobna do poprzednich. Wioska świń, farmy trawy, patyków i jagód, zagroda z gęsiołośkami, główny segment z kuchnią, magazynem i maszynami. Nowymi obiektami natomiast są zagrody przeznaczone dla Biurgera, tulecytowego strażnika i dla kóz woltowych. Zastosowałem w przypadku kózek klasyczny podwójny mur, pierwsza warstwa odporna na naładowaną kozę stworzona z posągów i druga z klasycznego płotu, żeby w razie błędów kozy mi nie uciekły. Chciałem zrobić bramkę do przechodzenia opartą na drzwiach, jednak źle wymierzyłem dystans posągówki, zwyczajnie potem przebiegałem przy granicy wodno-lądowej. Ostatnim projektem jest wioska królików osadzona wokół królowej pszczół. Jest ładna, ale bez szału. Najważniejsze jest to, że spełniła swoją funkcję, nie dość, że spoko farmiło się nią mięso i marchewki, to na dodatek króliki ładnie sobie poradziły z pszczelą władczynią. Przypominam, zwiększone obrażenia o 10 nie negowane przez pancerz od owadów z żądłami. Klepanie jej bez wsparcia, o ile możliwe, byłoby wyzwaniem nie na moje siły. Jednak aby nie stać tylko z boku i patrzeć, jak króliki odwalają całą czarną robotę, dosiadłem Łowi i strzelałem do niej z procy zawsze coś. Co do innych bossów, Dirklops, Biurger, Gęsiołoś, Klaus czy Muchosmog byli przeze mnie regularnie nękani, jednorazowo Shadow Pieces, Fjellweaver, Mizzero Toadstool i nowość Malbatros, którego szczęśliwie spotkaliśmy na morzu. Niestety pomimo zdobycia perły od krababci cały czas mam problem z zebraniem się na Crab Kinga. Antyczny strażnik był klepany 2-krotnie metodą na proce, bo co ciekawe nie wygenerowało mi się ani jedno miejsce do zbugowania tego jego mościa. No i Antlion został opluty, bo metoda na lato z gęsiołośkami uniemożliwia jego spawn. Na sam koniec nieco pobawiliśmy się komendami, co niestety tak trochę sprawiło, że całość była niegrywalna, ale spokojnie wszystko zostało zrobakowane. Łowi to kozak. Do czyszczenia ruin Matko Boska z haczem jest sporo problemów, a to w labiryncie ci aktywuje odluja pająków albo zostanie rozjechany przez jakiegoś nieprzyjaznego ruka. Z tą psiną nie ma takiego problemu, bo jest nieśmiertelna, jedynie należy uważać na małpy, bo mogą próbować coś podprowadzić. Jej wielka forma też jest przyjemna, tak jak przewidziałem, dostała ona od dnia wypuszczenia update buffa do prędkości, więc wszelkie podróże są nieco szybsze, a na dodatek skompletowanie Shadow Pieces jest zdecydowanie łatwiejsze. Chodzi mi o te marmurowe kawałki, trzeba je często nosić przez cały świat, a że chodzenie z nimi trwa długo, to zwykle się bierze do tej roboty bawoły, które niestety nie lubią się za bardzo z graczem i go regularnie zrzucają, przez to całość jest dosyć mozolna, a Łowi pyk 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 i gotowe. Inne detale, takie jak mobilny namiot, szybsze przepiekanie były przyjemnymi dodatkami do rozgrywki, z opowiadania opowieści raczej nie korzystałem, bo zawsze jest coś do robienia w nocy w bazie. I o matko, ludzie, nie macie pojęcia, ile osób mi pisało: halo Turbina, dlaczego nosisz tam Moshunter, skoro nie odnawia on Walterowi sanity, bo nie ma poczucia mody? No nie wiem, może dlatego, że ma spoko ochronę przed zimnem i na dodatek jest bardzo wytrzymały i nie wymaga klepania bizonów, na co zwykle nie mam ochoty.
Wyrzuciłem to z siebie. Uczulenie na pszczoły było nieprzyjemne, ale też do przetrwania, jednak najgorsza była jego poczytalność. Tak naprawdę podczas walki z jakimkolwiek bossem, albo trzeba było przygotować stak kaktusa, albo robić przerwy na sklepanie Shadowka. Niestety twórcy lubią tak od czasu do czasu dokopać graczowi i dlatego kiedy jego zdrowie jest niskie, jego poczytalność również spada na łeb na szyję. Oznacza to, że mając mało zdrowia, nawet po zabiciu Shadowka, zaraz przyjdzie kolejny, bo non-stop nasze sanity spada. Ciężko jest przerwać tę karuzelę szaleństwa, ale sen to protip. Dzięki temu jednak miałem non-stop pod dostatkiem mrocznego paliwa, więc nie ma tego złego, co by na dobę nie wyszło. Kiedy jesteście w stanie walczyć z absolutnie każdym no damage, tako z marszu to spoko, jednak błędy zdarzają się najlepszym, przez to jego zmienione sanity w przypadku bossów sezonowych jest jeszcze w porządku, bo nie są oni wyzwaniem, ale przy bossach raidowych potrafi ono naprawdę dać w kość. Dziękuję więc za oglądanie, jeżeli macie jakieś przemyślenia odnośnie Waltera, zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach. Zapraszam na wieczorne streamy około 20, gdzie gramy ostatnio Winoną. Jeżeli chcecie obejrzeć całą serię live'ów z Waltera, to też zapraszam na mojego Discorda. Na kanale live i odcinki są linki do wszystkich live'ów, a że są one ustawione na niepubliczne, to możecie cały czas mieć do nich dostęp. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!